Słuchają Państwo jazzowego poranka dwójki. W naszym studiu gość Monika Bożym, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło Cię widzieć. A mi to bardzo miło być. 28 lipca odbędzie się koncert w cyklu Pamiętamy 44. Będzie to też dzień premiery płyty Jestem Przestrzeń. Premiera płyty Moniki Bożym z tekstami Anny Świrszczyńskiej. Tej poetce 30 lat zajęło tworzenie języka, którym mogłaby opisać Emocje i refleksje dotyczące właśnie tego tragicznego przeżycia, jak, jakie emocje tobie towarzyszą podczas, jakie towarzyszyły podczas pracy nad tym albumem. Nie ukrywam, że ogromne. To było najbardziej emocjonujące doświadczenie wokalnej natury w mojej karierze. Proces nagrywania tych piosenek był naprawdę burzliwy dla mnie, bo były takie momenty, że po prostu całe moje ciało pokrywały ciarki i musiałam sobie robić przerwy, bo nie byłam w stanie trochę tego opanować. Starzyło mi się popłakać nieraz. Starzyło mi się wyjść ze studia, mimo tego, że mieliśmy jakieś tam ograniczenie. Czas, bo po prostu czułam, że dzisiaj nie jest ten dzień. Um, Ile tych dni mieliście na stworzenie tej płyty? Uh, to akurat był dosyć komfortowy proces, muszę przyznać. Uh, najpierw zaczęliśmy od takich demówek, które no, w zasadzie dosyć blisko było już tego, co się miało wydarzyć ostatecznie, bo Mariusz Obielski, który jest kompozytorem i producentem tej płyty, mhm. um, używa dużo elektroniki, która została od no, jeszcze etapu. Demo, tak? Czyli jak już coś robił, to nie starał, od razu starał się to robić jakby docelowo. E, no ale potem siedzieliśmy w studio jeszcze za dwa tygodnie sumarycznie, mhm. na, na instrumentale wszystkie, no i moje wokale. E, no, ja się chyba zmieściłam w jakieś 3-4 dni, no ale faktycznie jeden dzień dosyć poważnie zawaliłam, bo mhm. e, po prostu... Nie wiem, złe ciśnienie, <laughs> niefortunny dzień w miesiącu, po prostu byłam jakaś taka rozdrażniona, yy, ckliwa, jakaś taka po prostu co śpiewałam to, to ryczałam i nie byłam mhm. w stanie yy, jakoś tego opanować, więc to naprawdę jest taki materiał, który gdzieś tam omija głowę. I trafia prosto do serca, i czasem się nie da tych emocji kontrolować, są one tak duże. No, sam, sam język bardzo taki dosadny, znaczy dosadny, poprzez swoją prostotę e, dotyka, mam wrażenie, naj, najczulszych strun. Ale jak podeszłaś do tego jako artystka, bo, no bo to, to jest coś. E, Innego trochę od takiego codziennego doświadczenia, wo, wokalisty, śpiewaczki, artysty jazzowego e, przez to, że jest to e, tak, tak ważny materiał tekstowy. Ja muszę przyznać. Tak że to tak aktorsko, jest, jakby też w ogóle nie starałam się do tego podchodzić aktorsko, szczególnie, że ja nigdy nie miałam w ogóle takiego imperatywu w sobie. Mhm. Jeżeli jest jakiś ostatni zawód, który bym miała sobie wybrać po prostu, e, to, to jest to aktorstwo właśnie, wolałabym robić paznokcie, wosk, e, sprzątać dom z wiele innych rzeczy, które wolałabym robić niż aktorstwo. Um, ale nie ukrywam, że to było coś, co mi było niezwykle potrzebne. Ja miałam mm -hmm. taki delikatny dół, jeżeli chodzi o bycie zainspirowaną tworzeniem. E, I musiałam sobie wręcz zrobić przerwę na jakiś czas od muzyki. I szczerze mówiąc, myślę, że mi się z tego dołka nie wykopała, gdyby nie to, jak bardzo porwała mnie ta poezja. Ja dosyć długo już szukałam tekstów, które, w, tekstów w języku polskim, co ważne, mhm. które byłyby dla mnie tak porywające i e, które naprawdę chciałabym śpiewać po prostu całą sobą. E, no i dzięki Agnieszce Glińskiej, no która e, Annę Sierczyńską nam pokazała. E, I to ona dokonała tego wyboru? Czy wspólnie pracowałyście? Jak to było? Ona z no, gigantycznej puli wierszy zrobiła jakąś tam dosyć solidną se selekcję. No a potem... No 12. 12. Potem to już się rozbijało o to, czy ja się czuję komfortowo śpiewając konkretny tekst, czy wszystkie słowa, które padają, bo często, tak jak zauważyłeś, bywają niezwykle dosadne, y, są dla mnie do przejścia i komfortowe do zaśpiewania. Mm -hmm. y, no i teraz wracając do tego aktorstwa, ja w ogóle się starałam tego nie traktować jako poezję śpiewaną, czy, y, czy nie starałam się tego interpretować w żaden sposób. Mało tego, kiedy interpretowałam nieco za bardzo, te, te wiersze są tak mocne, że bardzo łatwo jest je dociążyć mm -hmm. i przeciążyć w I związku z tym. robi się z tego jakaś karykatura. Tak, zarówno albo... z perspektywy um, instrumentalnej, kompozytorskiej ze strony, mm -hmm. z perspektywy Mariusza, jak i z mojej strony. Kiedy tylko próbowałam podbić, mocniej zaśpiewać którąkolwiek z fraz, która wydawała mi się ważna, natychmiast robiło się to karykaturalne, um, więc starałam się po prostu mówić. Mm -hmm. e, ja mam też takie wrażenie, że ona w związku z tym, że, m, tak jak znów słusznie zauważyłeś, zajęło jej du dużo czasu, żeby ten język i napisać o tym, czego doświadczyła, doświadczyła w taki sposób, w no, jaki to możemy czytać. Stworzyła taką, taką rewolucję z, 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 była we taką we w No tak, i we w jeśli jeśli wewnątrz samej siebie na pewno, tak, bo ona bo zaczynała od czegoś zupełnie innego, jeśli chodzi o poetykę. No, poza tym pisała o... też książki dla dzieci, no więc <laughs> jest to dosyć spektakularny rozstrzał. Um, ale mam wrażenie, że ona naprawdę to cierpienie, które jej dotknęło, miała już poważnie przetrawione. Mhm. E, ja tak się starałam o tym myśleć, że to jest coś, z czym ona jest pogodzona, ona mówi o swoich doświadczeniach z naprawdę dużym spokojem i taką pewnością swojego samostanowienia i e, to jest chyba coś, co mnie w niej ujmuje najbardziej. E, może to będzie za zbyt osobiste pytanie, nie chcę, nie chcę naruszać w żaden sposób e, twojej prywatności, ale czy przygotowując się e, do tego koncertu i nagrywając tę płytę, próbowałaś sobie chociaż wyobrazić siebie e, w skonfrontowaną z, z Podobną chociażby e, sytuacją, jaką było Powstanie Warszawskie, nie oszukujmy się, no, jedno z możliwie najtraumatyczniejszych przeżyć, jakie można sobie w ogóle to wyobrazić. E, próbowałam, ale bardzo szybko doszłam do wniosku, że jest to absolutnie niemożliwe e, i całe szczęście. Mhm. E, ja się urodziłam w 90. roku, czyli w, w wolnej Polsce, w bardzo kochającym, ciepłym domu, szczególnie ze strony e, mamy, z którą do tej pory po prostu mam nierozerwalną e, pępowinę, która wysłała mnie do Stanów. Do szkoły, jeździłam za granicę na wakacje, próbowałam różnych kuchni, będąc jeszcze naprawdę małą dziewczynką, więc miałam, można powiedzieć, życie usłane różami i bardzo I trudne. Światowe, no nie i, tak I światowe, jeśli można tak powiedzieć. I światowe, tak. W związku z tym e, nie będę nikomu mydlić oczu, że jakkolwiek jestem sobie w stanie wyobrazić ogrom emocji e, i cierpienia, które mogło wywołać takie historyczne e, wydarzenie, jakim było Powstanie Historyczne historyczny raz, a dwa po prostu tyczące się. Mm, Indywidualnych ludzkich żyć, które to. Faktycznie analizowałam sobie i czytałam dużo historii. Hmm. Możliwość obcowania z wspaniałymi pracownikami Muzeum Powstania bardzo mi też pomogło się zbliżyć do, do tych wydarzeń. Ja jednak jestem osobą, która idzie przez życie myśląc bardziej emocjami niż, niż głową, więc skupienie się na pojedynczych przypadkach, na pojedynczych historiach bardzo mi ułatwiło połączenie się z tymi wydarzeniami, jeżeli to w ogóle jest możliwe. I teraz doszłam do takiego wniosku, że Ci ludzie w tamtym okresie byli cali nastawieni na przetrwanie, tak? Mieli silne spięte nogi, mhm. gotowe do ucieczki, silne ręce, yy, głowy i yy, umysły skupione na tym, yy, żeby przetrwać, żeby przeżyć mhm. zależnie od tego, co przynosił kolejny dzień. I wydaje mi się, że tak jak yy, doświadczali najgorszych cierpień, takich jakich my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, to doświadczali też pięknych, wspaniałych radości, bo wyobrażam sobie, że 5 minut ciszy było totalnym ukojeniem, tak? Spotkanie przyjaciela, którego nie widziało się od wielu, wielu lat, było gigantyczną radością, tak? No, kolejnego miłości, tygodnia. Do... Ludzie brali śluby, to to, wszystko otóż się to działo. Otóż to wydaje też... mi się, że ten ambitus mm -hmm. emocji powodował, że mm, faktycznie oni doświadczali tych emocji przeróżnych w 200% normy. a my, w całej rozpiętości. My nie cieszymy się, nie wiem, spokojnym dniem czy piękną pogodą. Za to świetnie potrafimy narzekać na to, że strasznie dzisiaj pada. Mhm. Ym, i, I myślę, że właśnie to to spektrum emocji, których doświadczyła Świrszczyńska pozwoliło jej na to, żeby tak trafnie i tak dosadnie, omijając, tak jak już mówiłam, ten mózg prosto do serca, yy, nazwać swoje doświadczenia i doznania. Ale też to, o czym powiedziałaś, że ona, że ona em, opisywała je już po jakimś czasie i to myślę sobie, że to jest bardzo ważne, bo przecież yy, 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 ci powstańcy w czasie, kiedy, yy, kiedy doświadczali tych yy, strasznych przeżyć, strasz tego całego ambitusu, tej całej rozpiętości yy, przeżyć, nie mieli jeszcze wtedy czasu na refleksję, dopiero później rodziły się traumy, rodziły się wspomnienia i był czas na to, żeby zanalizować to, czego tak naprawdę bo się Bo tak jak mówię, oni w trakcie powstania, mam wrażenie, byli po, po prostu służyli, cali, byli przy, cali nastawieni na przetrwanie. Tak. Nie było czasu na refleksję. Aha. Był tylko czas na działanie. Yy, no i nawet takiej inteligentce, yy, jak Świrszczyńska zajęło 30 lat, żeby faktycznie móc się uporać z tym wszystkim, co... To też jest wyjątkowa perspektywa, bo, bo to jest... Kobieca perspektywa, nie tak znowu częsta, nie, nie tak znowu często spotykana w opisie tego wydarzenia. Jakimś jest powstanie warszawskie no, tradycyjnie kojarzone z, z, z walką, z tą, z tą walką, z tym pierwiastkiem męskim i to też był wyłom, to też była rewolucja, to też było przeżycie. E, to jest jedna rewolucja świrszczyńskiej, a druga rewolucja e, jej jest taka, że e, wybiegając totalnie przed czas, e, ona w niezwykle pewny, komfortowy, bezkompromisowy sposób mówiła o kobiecości, o cielesności kobiety, e, o pożądaniu. E, i mówi to w tak otwarty sposób, w tak dzielny sposób, że niejedna walcząca feministka dzisiaj, myślę, że nie potrafiłaby tak tego dosadnie nazwać. A to, co ubóstwiam w niej najbardziej, to to, że to jest taki feminizm w najpiękniejszym, najczystszym wydaniu czyli szukanie siły w kobiecości mhm. i w cechach kobiecych, a nie próbowanie wskakiwania, próba wskakiwania w jakieś totalnie niepasujące męskie spodnie. Mhm. E i nie ukrywam, że ta płyta jest dla mnie przede wszystkim o Świerczyńskiej, a nie o powstaniu, bo tak jak już mówiłam, ja nie jestem sobie w stanie do końca wyobrazić tych wydarzeń, mimo tego, że nie wyobrażałam sobie, żeby się nie zagłębić w historię przy okazji pracy nad tym projektem ale dla mnie przede wszystkim misją tutaj jest wyciągnięcie Anny Świerczyńskiej na powierzchnię i, i umożliwienie jej życia nieco dłużej niż tylko wokół tych obchodów yy, i wydaje mi się że dzięki wolnej ręce którą dała nam muzeum i dyrektor Jan Odakowski yy, my do tego powstania bezpośrednio nawiązujemy bardzo niewiele mhm. yy... I w, wydaje mi się, że w każdym wierszu świerczyńskim, nawet takim, który y, tematyką od powstania odbiega bardzo, odciski tego powstania jednak są, tak jak mówiliśmy o tej całej sferze emocjonalnej, no tego się po prostu wydłubać nie da. No nie da się. Y, I dzięki temu, że nie nawiązujemy do tego powstania tak bezpośrednio i nie mówimy o nim cały czas, o kulach, o krwi, o ranach, y, choć tego w poezji świerczyńskiej mm, też bać. jest dużo, y, to. Jest szansa, że ten projekt będzie żył y, dużo dłużej niż, niż tylko tydzień obchodów. Nie, nie byłoby zapewne tej poetki, chociaż nie mówię, że to dobrze, bo dużo lepiej by było, gdyby, gdyby, ta, gdyby ta tragedia nie miała miejsca. Ale nie byłoby takiej autorki, byłaby to autorka płomyczka, a nie autorka takiej poezji. Ja słuchałem tej płyty wczoraj, a jakbyś ją opisała muzycznie, jak do tego y, y, podszedł kompozytor? No, ja bardzo tego nie lubię i bardzo mm -hmm. lubię ten cytat, że mówienie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze, e, ale no jest to połączenie na pewno w, w, m, instrumentów akustycznych i takiej kultury grania akustycznego, czyli mam kontrabas i basówkę Roberta Kubiszyna, fortepian Marusia Obielskiego, gitarę Johna Scofielda, Michela Longa, mm -hmm. kwartet smyczkowy pod dowództwem Michała Zaborskiego, czyli za Zatom String Quartet, Hubert Zemler na bębnach, który... Tak. się Jakimi? Różnymi bardzo gatunkami, para również muzyką współczesną. No. no i później dochodzi do tego taka bardzo szlachetna elektronika, mm -hmm. e, którą swoim akustycznie myślącym umysłem e, stworzył, e, stworzył Mariusz e, porozcharmężał jak to nazywa e, to słowo. różne tak e, różne czyste brzmienia, które zarejestrowaliśmy e, dodając temu wszystkiemu takiego gruzu i brudu ten fortepian czy pianino to przez niego jest tak czy to jest preparowane po prostu? Instrument? Nie, to, to jest, jest po, postprodukcyjnie rozharmężone. No to jest naprawdę piękne słowo. E, tak, no ja nie ukrywam, że my się z Mariuszem znamy od 11 lat i to jest mój najlepszy przyjaciel od ponad dekady i zrobiliśmy już bardzo dużo rzeczy razem. E, po krótkiej przerwie wróciliśmy do współpracy e, i jest to dla mnie jak powrót do domku, no bo nasze e, gusta muzyczne rozwijały się wspólnie. No ja go poznałam, jak miałam, nie wiem, 16 lat. E, i, i tak naprawdę wtedy mój gust muzyczny się tak klarował. Mhm. Um, no więc nie ma takiej rzeczy, która podoba się Mariuszowi, a nie podoba się mnie i na odwrót. No i to jest cudowne we współpracy. Po prostu, co on nie przyniesie, to ja tam klękam yy, i całuję go w stopy, a co ja nie zaśpiewam, to on mówi o Boże, moniczko, jak pięknie. Yy, więc robiliśmy tę płytę w niezwykle cudownej atmosferze po prostu cukiereczków i, i tęczy czy jednorożcy, mimo tematyki, i myślę, że to bardzo ułatwiło, bo po prostu mhm. to był taki ciężar y, gatunkowy, że gdyby nie tam milusia atmosfera, która po prostu towarzyszyła tym nagraniom, to, to, to No i tak to, to emocje. O tak. na samym początku. Tak. Powiedz w takim razie jeszcze o, no, nazwijmy to gościach, tak? bo Wojciech Waglewski, John Scofield też w charakterze jakby gościa czy, czy, czy hmm, gwiazdy. E, Wojtek Waglewski. To była ciekawa bardzo historia, bo e, utwór, bardzo smutna rozmowa nocą, mm -hmm. którą śpiewamy razem, powstał jako pierwszy. Więc ja żyłam z nim już dosyć długo, zanim pojawił się w naszym tutaj płytowym życiu Wojtek i traktowałam tę historię jako taką historię, no, no, no smutną rozmowę pary u schyłku. Mhm. I nagle przyszedł on, wielki mój mentor, z doświadczeniem życiowym zdecydowanie większym niż moje. I, wypisanym w głosie i na twarzy. Tak. I, I kiedy zaśpiewał ten utwór, to tak jakby go tak wziął i po prostu rozciągnął wszerz i wzdłuż. E, I otworzył jakieś kompletnie nowe przestrzenie znaczeniowe tego utworu. Totalnie go pogłębił. E, właśnie mówię o tym i, i mam ciary już. E, I po prostu jakąś tak tchnął nowe życie w ogóle w ten utwór i było to, było to magiczne. Co do Johna Schofielda, no myśmy się bardzo zaprzyjaźnili po współpracy przy mojej drugiej płycie My Place, którą zresztą też robiłam z Mariuszem Obijalskim. Mhm. No i wiedzieliśmy, że, że John jest wielkim fanem kompozycji Mariusza. I, i, I kiedy John tutaj był ostatnim razem, to spotkaliśmy się z nim na obiad i gadaliśmy o tym wstępnie, czy byłby zainteresowany, on mówił, jak Mariusz pisze, no to bardzo chętnie przyślijcie utwory. No i ekstra było to, że jak wysłaliśmy te dwie kompozycje, zresztą jedne z moich ulubionych na płycie, szczególnie Pękam ze śmiechu, mm, to John pisał mi maile, że wciąż ma te piosenki gdzieś pomiędzy głową a sercem, i tak zażartował, mówi is that my neck. <laughs> <laughs> I bardzo przeżywał i pisał dużo maili, że, że, że cudne są te kompozycje, i że bardzo Mariusza bicuje i że hmm. jest naprawdę wybitnie zdolny kompozytor. No i, i chyba każdy, kto się na tego Mariusza natknie i, i na jego kompozycję, dziwi się, że jak to jest, że go, o nim wcześniej nie słyszał bo zawód kompozytora trochę ginie. Chyba gadaliśmy o tym ostatnio, tak, jak tu byłam. Tak. Ehm, a Mariusz dla mnie jest po prostu takim w ogóle po, powrotem tych żywa moich muzyka, ideałów. taka nagrana przez muzyków na instrumentach żywych. Polecamy Państwu bardzo tę płytę, e, natykanie się na nią i kupowanie oczywiście. 28 lipca premiera płyty Jestem Przestrzeń w cyklu, pamiętamy, 44. Organizatorem wydarzenia, wydawcą płyty jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Niezwykła, wspaniała perspektywa poezji Anny Świerczyńskiej. W, w, w przeżyta przez Monikę Bożym. 28. także koncert. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. I zapraszamy raz jeszcze.